Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na podsumowanie stycznia. Styczeń to dla mnie zawsze jest taki miesiąc, w którym czyta mi się dobrze i dosyć dużo jak na moje możliwości. I też często w styczniu trafiam na książki, które później trafiają do topki najlepszych książek danego roku. Także jakoś mimo tego, że ten styczeń tak życiowo jest chyba moim najmniej ulubionym miesiącem, to jednak pod względem czytelniczym on zawsze wypada całkiem nieźle na tle całego roku. I tak również było tym razem. Trafiłam nawet na jedną perełkę i kilka naprawdę bardzo, bardzo dobrych książek. Niestety sporo czytałam na Legimi, także tylko dwie z tych książek mam tutaj w formie papierowej, a resztę będę tradycyjnie wyświetlać tutaj obok mnie w formie okładek. I zacznę może od tych papierowych, a jednocześnie pierwsza z tych książek to właśnie ta perełka, o której wspomniałam. A jest to Łuk Triumfalny, Erisia Marie Remarque. To jest autor, o którym słyszałam bardzo, bardzo dużo dobrego i właśnie z tych różnych opinii, które gdzieś tam zasłyszałam, wiedziałam, że to będzie proza, która mi się spodoba, że jego książki bardzo trafią w mój gust. No i tak właśnie było. Jest to moja pierwsza od dawna książka, której przyznałam 5 na 5 gwiazdek na Goodreads. Tutaj mamy historię niemieckiego imigranta, Ravicia, który trafia do Francji i tutaj pracuje jako lekarz, tylko że ponieważ jest nielegalnym imigrantem, to też nie może legalnie pracować. I leczy głównie osoby z takiego paryskiego półświatka. Są to bardzo często prostytutki czy jacyś tam drobni przestępcy. No i właśnie dzięki temu do tych ludzi się zbliża, poznaje ich historię. Jest bardzo dobrym słuchaczem i my też mamy szansę poznać naprawdę mnóstwo najróżniejszych historii. Ale jednocześnie poznaje też kobietę, która bardzo mocno wpływa na jego życie. Joan, bo tak właśnie ma na imię ta bohaterka, to znaczy wydaje mi się, że tak się to wymawia, ponieważ tutaj akcja rozgrywa się we Francji, także myślę, że tutaj francuska wymowa powinna mieć miejsce, natomiast jeżeli wymawiam to imię źle, to możecie mnie poprawić w komentarzu. Uczyłam się kiedyś francuskiego, ale już za bardzo nie pamiętam. Także przyjmijmy, że jest to Joan. To jest kobieta, którą Ravicia poznaje w momencie, kiedy ona próbuje popełnić samobójstwo i właściwie ratuje jej życie. I ten moment tak naprawdę związuje ich ze sobą i to bardzo głęboko wydawałoby się, ponieważ nie od razu, ale z czasem ta para bardzo mocno się do siebie zbliża. I jest to też taki wątek romantyczny, ale jest on bardzo skomplikowany, bardzo burzliwy, pełen takich niedopowiedzeń, nieporozumień, ale te wszystkie interakcje między tymi bohaterami wydawały mi się bardzo ciekawe. To były naprawdę takie bardzo interesujące, inteligentne, wnikliwe rozmowy, obserwacje. No i też jakoś to było owiane taką nutką tajemnicy, ale jednocześnie cała akcja tej książki rozgrywa się tuż przed wybuchem II wojny światowej i wszyscy bohaterowie tutaj doskonale zdają sobie z tego sprawę, a już szczególnie Ravicia, który uczestniczył również w I wojnie i te koszmary, które przeżył podczas różnych przesłuchań, powracają do niego tutaj bardzo często i on też jest tą traumą z przeszłości bardzo mocno naznaczony w całej tej książce, więc jest to taki bohater dosyć tragiczny. No i też właśnie w związku z tym, że wiadomo, że to widmo II wojny światowej wisi nad bohaterami, to też jest to wyczuwalne w takiej atmosferze, która jest taka ciężka, ponura w wypowiedziach bohaterów. No jest to taka książka, w której brakuje nadziei na lepsze jutro i no rzeczywiście to jest coś, co mi się bardzo podobało, bo uważam, że autorowi świetnie udało się to odzwierciedlić. Wiecie, to nie jest powiedziane wprost, ale jednak jest to wyczuwalne i to jest coś, co bardzo mocno do mnie trafiło. No i w ogóle ta książka ma też przepiękny język, naprawdę wszystkie te zdania, wszystkie te słowa dosłownie chłonęłam czytając. Bardzo, bardzo mi się to podobało i z pewnością sięgnę po inne książki tego autora. Myślę, że kolejną będzie Na zachodzie bez zmian, bo to też jest taka ikoniczna jego książka, wydaje mi się. Także podejrzewam, że właśnie ta będzie kolejna. Dajcie koniecznie znać, czy znacie tego autora i właśnie jaką jego książkę polecacie poznać w następnej kolejności. Dla mnie jest to totalny zachwyt, tak jak wspomniałam, 5 gwiazdek na 5 i zdecydowanie perełka stycznia. I druga książka, którą mam w formie papierowej, to Sigrid Nunes Słabsi. To jest najnowsza książka tej autorki wydana w Polsce. Ja bardzo tę autorkę polubiłam za sprawą Przyjaciela, którego czytałam bodajże w 2019 roku, także już dosyć dawno temu. Później czytałam również Pełnię Miłości, która była w porządku, ale aż takiego wrażenia na mnie nie zrobiła. Były też eseje na temat Susan Sontag. Nie przeczytałam tej jednej książki Dla Rueny, chyba ona ma tytuł, także do końca nie wiem, o czym ona jest. Natomiast Słabsi troszkę wpasowują się właśnie fabułą w ten klimat Przyjaciela i Pełni Miłości. Słyszałam nawet, że można te książki traktować w pewnym sensie jako trylogię, natomiast łączy je tylko ten motyw zwierząt, bo tutaj oczywiście bohaterowie są bardzo różni. No i tak jak to u Sigrid Nunes bywa, tutaj też fabuła nie jest aż tak istotna, chociaż wydaje się ciekawa, ponieważ dzieje się w czasach lockdownu, w czasach początków pandemii, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i jak ta pandemia się potoczy. Także jest tutaj dużo takiej niepewności, co przyniesie jutro, ale też oczywiście, tak jak to jest charakterystyczne dla tej pisarki, bardzo, bardzo dużo najróżniejszych rozważań na temat życia, śmierci, też właśnie przemijania w związku z COVID-em, przyjaźni, relacji międzyludzkich, ale też, co znowu charakterystyczne dla Sigrid Nunes,
bardzo dużo na temat literatury, pisarstwa i też bardzo dużo jest tutaj wzmianek na temat innych pisarek, które wydaje mi się gdzieś tam są takim autorytetem dla Nunes i ją w pewien sposób inspirują. I jest to na przykład Virginia Woolf, albo chyba też tutaj pojawia się Joan Didion, o ile dobrze pamiętam. Jest to naprawdę bardzo dobra książka i jeżeli lubicie taki styl powieści, która jest troszkę takim esejem, to jest taki właściwie esej przebrany za powieść w pewnym sensie moim zdaniem, to bardzo gorąco Wam polecam właśnie tę autorkę, bo myślę, że może Wam się spodobać. Natomiast ona pisze w sposób taki dosyć chaotyczny, to są takie właśnie luźno porozrzucane myśli, które gdzieś tam niby łączy ta fabuła, ale tak jak wspomniałam, ta fabuła jest bardzo na drugim planie, także to też nie jest coś, co jest najważniejsze dla Nunes. Także rozumiem, że nie do każdego to może trafić, ale jeżeli mieliście okazję przeczytać jakąś wcześniejszą książkę tej autorki, albo jeżeli to, co powiedziałam, wydaje Wam się w jakimś stopniu ciekawe, no to polecam się zapoznać, bo uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawa pisarka współczesna i myślę, że warto poznawać jej książki. I też to jest taka książka, która pozostawia nas z różnymi przemyśleniami na właśnie te tematy, które są tutaj poruszane, więc to też nie jest taka lektura bezrefleksyjna. Dla mnie wciąż Przyjaciel pozostaje na pierwszym miejscu. Bardziej do mnie przemówiła ta relacja, która budowała się tam między główną bohaterką a Dogiem Arlekinem. Natomiast Słabsi myślę, że uplasowaliby się tak na drugim miejscu w takim moim osobistym rankingu, jeżeli chodzi o Nunes, także również Wam tę książkę bardzo polecam. I pozostałe książki to coś, co czytałam albo też słuchałam w formie audiobooka na Legimi, także tutaj będę Wam wyświetlać okładki i zacznę od dwóch takich dosyć lekkich i przyjemnych powieści. Po pierwsze, rok w ogóle zaczęłam od książki Necrovet. To jest historia pewnej dziewczyny, która jest technikiem weterynarii i zatrudnia się w gabinecie weterynaryjnym, który prowadzony jest przez nekromantkę, czyli kobietę, która właściwie umarła, ale powróciła do życia. No i jest to takie dosyć kontrowersyjne, nawet jak na realia, w których żyje ta bohaterka, to znaczy tam magia jest obecna, ale jednak wciąż na nekromantów ludzie patrzą z pewną dozą ostrożności, nazwijmy to. No i ten gabinet specjalizuje się w tym, że leczy magiczne stworzenia, więc właściwie to jest taki świat dosyć normalny, taki jaki znamy, ale tym elementem magicznym jest to, że pacjentami tego gabinetu są właśnie stworzenia magiczne. I jest to naprawdę szalenie ciekawe, bardzo, bardzo mi się to podobało, bo ja w ogóle kocham książki, w których ważną rolę odgrywają zwierzęta. Także było to coś, co no, z miejsca miało dużą szansę, żeby mi się spodobać i rzeczywiście tak było. To jest taka książka z nurtu cozy fantasy, więc ona nie jest bardzo skomplikowana fabularnie, czyta się ją naprawdę bardzo szybko, no nie ma tam jakichś wielkich dramatów czy plot twistów, ale jednak myślę, że nie po to, bo takie książki się sięga. Dla mnie to była naprawdę bardzo taka przyjemna odskocznia, bardzo miłe wejście w nowy rok. No i właśnie sam fakt tego, że są tutaj magiczne stworzenia, magiczne zwierzątka, naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał i bardzo miło spędziłam z tą książką czas, także jeżeli Was takie tematy interesują, to również polecam. A druga z książek z takiego dosyć podobnego nurtu to moje pierwsze spotkanie z Anetą Jadowską i książka Katia, Cmentarne Love Story. I to też jest taka książka, którą czytało mi się bardzo przyjemnie, bo ona też jest właśnie w takim troszkę klimacie cozy fantasy. Tutaj również mamy do czynienia z nekromantką, więc jest to w jakiś sposób podobne do książki Necrovet. Natomiast tutaj nie mamy fabuły związanej z weterynarią, a z cmentarzem właśnie. Katia to jest osoba, która zajmuje się duszami na tym konkretnym cmentarzu. Zajmuje się wszystkim tym, co właśnie wiąże się ze śmiercią, co jest w śmierci w jakiś sposób magiczne. To są takie stałe elementy w jej życiu, które w ogóle już nie robią na niej wrażenia. Nie robią w tym sensie, że nie są dla niej przerażające, tylko są dla niej czymś normalnym i po prostu jej pracą, ale także powołaniem. No i pewnego dnia na tym cmentarzu dochodzi do zbrodni, bo okazuje się, że ktoś wykopuje ciała małych dziewczynek i nie wiadomo kto i dlaczego. No i Katia jako w pewnym sensie strażniczka tego cmentarza musi się tego dowiedzieć. Główna fabuła kręci się właśnie wokół odkrywania tej tajemnicy i właściwie tej takiej zagadki trochę kryminalnej, można by było powiedzieć, poszukania winnego i osoby, która te zwłoki wykopuje. Ale podtytuł brzmi Cmentarne Love Story, więc pojawia się również bardzo istotny wątek romantyczny, który też jest bardzo dużą częścią tej książki. I ten wątek też jest taki całkiem w porządku, jest dosyć uroczy, więc też nie jest czymś takim, co, no nie wiem, budziło we mnie jakieś takie ciarki zażenowania czy coś, także to też była taka dosyć przyjemna książka. Aczkolwiek, no jednak bardziej podobała mi się ta fabuła dotycząca zwierząt niż właśnie ta tutaj. Natomiast jak na pierwsze spotkanie z Anetą Jadowską, myślę, że było ono bardzo udane. No i jestem właściwie nawet trochę ciekawa, co innego autorka napisała, bo tutaj też pojawiają się postacie z innych jej powieści. Na przykład pojawia się Dora Wilk, która, no wiem, że istnieje, bo jest to taka dosyć chyba znana seria. Chyba też pojawia się ktoś jeszcze z jakichś innych części, ale no nie jestem w stanie tego dokładnie stwierdzić w związku z tym, że innych książek nie czytałam. Także nie wiem, o ile inaczej by się tę książkę czytało, znając inne książki i inne światy właśnie Anety Jadowskiej. Jeżeli Wy wiecie, to możecie dać znać, czy dużo straciłam po prostu ich nie znając, ale nie wydaje mi się, żeby to w jakiś sposób, przynajmniej nie odczułam takiego wrażenia, że to utrudnia mi rozumienie fabuły i że coś bym bardzo straciła. Także wydaje mi się, że są to bardziej takie smaczki i takie puszczone oczka właśnie w kierunku stałych czytelników i fanów twórczości Anety Jadowskiej. Nie była to zła książka, ale też no właśnie ten wątek kryminalny, który miał być taką chyba główną osią fabuły, nie był
było jakoś dobrze poprowadzone, on tam był wciśnięty, żeby być i żeby właśnie wokół czegoś budować fabułę, natomiast jednak chyba większy nacisk, wydaje mi się, położony był na ten romans, a ten wątek fabularny tak rozwinął się, tak wiecie, trwało to bardzo długo, zanim bohaterka doszła do tego, co się dzieje, a kiedy już się dowiedziała, to no jakoś tak dosłownie parę stron mam wrażenie i ta zagadka była rozwiązana, także uważam, że mogłoby to być troszkę lepiej dopracowane, ale z drugiej strony no ta książka ma w podtytule Love Story, więc też nie będę się tego jakoś bardzo mocno czepiać. Koniec końców przyjemnie spędziłam z tą książką czas. I wracając znowu do takich troszkę cięższych lektur, przeczytałam też fantastyczną książkę Chwile Wieczności. To jest norweska literatura, więc ja też już wiem, że to jest coś, co mi się podoba i co, kiedy sięgam po takie książki pisane właśnie przez norweskie autorki czy autorów, one nie są kryminałami, bo jednak kiedyś były bardzo popularne te skandynawskie kryminały, ale ja jednak wolę właśnie taką literaturę piękną, jeżeli chodzi o Norwegię czy w ogóle o Skandynawię. No to wiem, że kiedy sięgam po taką książkę, to ona ma bardzo duże szanse mi się spodobać i tak też było tym razem. Chwile Wieczności to jest historia już takiej bardzo, bardzo dojrzałej kobiety, która kiedyś była kardiochirurżką, natomiast obecnie ma tam chyba ponad 90 lat, więc jest już naprawdę, no umówmy się, na końcu swojego życia. Większość jej bliskich osób, rodzina, przyjaciele dawno temu zmarli i ona również jest świadoma tego, że raczej szybciej niż później również czekają śmierć. I nie jest to taka książka, która opowiada o śmierci w sposób jakiś taki bardzo, wiecie, płaczliwy, bardzo taki grający na emocjach. Zupełnie nie. Ona owszem opowiada o śmierci i przemijaniu, no bo główna bohaterka ma 90 kilka lat, natomiast w sposób taki, który zupełnie akceptuje śmierć jako naturalną rzecz w naszym życiu, rzecz, która przydarzy się koniec końców każdemu i która nie powinna być tematem tabu. Naprawdę są to przeciekawe rozważania właśnie o życiu, o śmierci, o przemijaniu. Również ta bohaterka jest taka dosyć sarkastyczna, ona ma taki cięty humor, ma naprawdę duży dystans do siebie i do otaczającego ją świata. Także to wszystko jest przedstawione w taki dosyć humorystyczny sposób, ale to jest taki dosyć czarny humor, umówmy się. Natomiast bardzo mi się to podobało i naprawdę uważam, że jest to wspaniała książka i to jest też coś, co myślę, że ma potencjał trafić do najlepszych książek tego roku. No naprawdę jest to coś rewelacyjnego i jeżeli lubicie taką literaturę, no to właśnie Chwile Wieczności bardzo gorąco Wam polecam. Na pewno ze mną zostanie i na pewno będę o tej książce myśleć, bo ona też skłania do refleksji na temat życia i śmierci, ale budzi też taką empatię do starszego człowieka, także naprawdę, naprawdę bardzo mi się ta książka podobała. Przeczytałam też zbiór opowiadań Samosiejki Dominiki Słowik, ale nie będę się nad tą książką jakoś bardzo mocno pochylać, ponieważ to są takie opowiadania, które trochę przeze mnie przeleciały. One były bardzo dziwne, to znaczy one wszystkie dotyczyły w jakimś stopniu botaniki, dotyczyły różnych takich relacji między człowiekiem a roślinami, jeżeli mogę to tak ująć. I to miało nam chyba pokazywać trochę taki kryzys ekologiczny, który przechodzimy, miało nas skłaniać właśnie do takich refleksji na temat tego, co się dzieje ze światem w kontekście ekologii właśnie. Natomiast te opowiadania były takie naprawdę no, dziwaczne momentami, takie wręcz surrealistyczne i chyba nie do końca to do mnie trafiło. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki zbiór, który albo może do kogoś bardzo mocno trafić, albo nie trafić zupełnie. No i niestety ja się od tych opowiadań odbiłam. Chociaż nie twierdzę, że są to złe opowiadania, bo jestem przekonana, że znajdzie się mnóstwo osób, którym bardzo to przypadnie do gustu. Ja tylko zapamiętałam takie opowiadanie o tytule Kwarantanna, które swoją drogą właśnie też nawiązuje do pandemii, tak jak i Słabsi. I to było takie opowiadanie, które najbardziej do mnie trafiło z całego tego zbioru, bo dużo tam było takich fragmentów, z którymi się utożsamiałam, na przykład właśnie z tym, że w czasie pandemii i kwarantanny zaczynaliśmy ćwiczyć jogę i robiliśmy pozycję psa z głową w dół i nikt z nas, znaczy ja właśnie się z tym utożsamiałam, bo ja też byłam taką osobą, która nie mogła tej pozycji zrobić na samym początku, w ogóle nie rozumiałam, o co w niej chodzi i ona też była dla mnie takim, no wiecie, tak mnie strasznie denerwowało to, że nie potrafię tego zrobić. Tak więc pamiętam to opowiadanie, no bo właśnie troszkę się nawet gdzieś tam w nim zaśmiałam i pomyślałam sobie, no tak było faktycznie, także to tak z plusów, jeżeli chodzi o ten zbiór. Natomiast całościowo było to dla mnie chyba jednak trochę zbyt dziwaczne. Dajcie znać, czy wyczytaliście i czy Wam się te opowiadania podobały, albo czy warto czytać inne książki Dominiki Słowik, bo przecież jest to autorka, która zdobyła jakąś nagrodę. Nie pamiętam, czy to była nagroda Nike, czy może jakiś paszport polityki, ale chyba było to za książkę Zimowla, której nie czytałam, także dajcie znać, czy polecacie zagłębiać się dalej w twórczość tej autorki, czy jednak po Samosiejkach, które nie do końca mi się spodobały, lepiej sobie odpuścić. I ostatnia już książka w tym podsumowaniu to rewelacyjny reportaż Bartosza Józefiaka Wszyscy tak jeżdżą. To jest reportaż, który dotyczy sytuacji na polskich drogach, to znaczy tego, jak zachowują się kierowcy, jak jeżdżą i co jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, a są to niestety kierowcy. I to jest taka książka, która bardzo mnie triggerowała, bo ja bardzo często pod różnymi artykułami w momencie, gdy był jakiś wypadek z udziałem pieszego, na przykład na przejściu dla pieszych,
To bardzo często widzę komentarze właśnie różnych kierowców, którzy piszą, że te nowe przepisy mówiące o tym, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach i kierowca ma obowiązek ustąpić, no że to jest właśnie zły przepis, że to doprowadza do większej liczby wypadków, co nie jest prawdą statystycznie, że piesi to święte krowy, że w ogóle na nic nie patrzą. No nie, to nie jest jakby wina pieszego, że zostaje potrącony na przejściu dla pieszych, tylko wina kierowcy, który przede wszystkim przekracza prędkość, bo mało który kierowca jeździ z dozwoloną prędkością, czyli 50 km na godzinę, mało który zachowuje szczególną ostrożność właśnie przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, no a później w komentarzach można czytać po prostu, jak wylewa się wszystko na tych Bogu ducha winnych pieszych tak naprawdę. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy ktoś rzeczywiście nawet nie spojrzy, nie wiem, biega na przejście albo, nie wiem, przechodzi jeszcze gdzieś w jakimś miejscu niedozwolonym. Mówię tutaj o sytuacjach, kiedy normalny pieszy przechodzi na przejście i kierowca musi się zatrzymać i to jest dla niego po prostu największa tragedia na świecie, że on musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Dużo było w tej książce takich momentów, które strasznie mnie denerwowały i które no, pokazują jednak patologię naszego systemu, który pozwala w ogóle na takie rzeczy, bo tutaj też jest przytoczone to, że w innych krajach Europy kierowcy potrafią jeździć przepisowo i mandaty, które są tam nakładane, są po pierwsze dużo wyższe, a po drugie są one egzekwowane. No jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, otwierający oczy reportaż, chociaż wydaje mi się, że on będzie naprawdę bardzo kontrowersyjny i będzie budził dużo różnych emocji właśnie, no takich jak budzą te wszystkie wiadomości na temat różnych przepisów. Także polecam Wam się z nim zapoznać. Uważam, że jest to taki reportaż bardzo ważny społecznie, który warto, żeby przeczytali nie tylko kierowcy, ale również właśnie piesi, czy w ogóle, no wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego w taki czy inny sposób, więc naprawdę warto się z tym zapoznać. Chociaż z minusów, taki mały minusik, wydaje mi się, że on momentami zbaczał z tematu, bo czasem wchodzi na takie tematy jak na przykład wykluczenie komunikacyjne, które zdaje się było poruszone w innym reportażu, nie zdążę. Ja go nie czytałam, ale no, też trochę się o nim mówiło, więc słyszałam mniej więcej o czym jest, więc trochę też tutaj autor wchodził na takie tematy, a jednak dla mnie dużo bardziej interesujące były te tematy związane no, bezpośrednio z niebezpieczną jazdą na drodze i z niedostosowaniem prędkości do panujących warunków, czy też w ogóle przekraczaniem prędkości i jeżdżeniem niezgodnie z przepisami. Także naprawdę jest to coś, co zdecydowanie warto przeczytać, chociaż no, nie da się chyba czytać tego reportażu bez emocji. I to były wszystkie książki, które miałam szansę poznać w styczniu. Naprawdę sporo z nich zrobiło na mnie duże wrażenie. Niestety mam tutaj tylko te dwie w formie papierowej, także tylko te dwie mogę Wam tutaj pokazać w takim podsumowaniu. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, co o nich myślicie, albo czy którąś macie w planach. A ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!